Witam, to Aristeo. W ostatniej misji ranny został Venomous. Na 2 dni nas opuścił, a zastąpi go Body. Tak. No jak zwykle ufolutki mają nad nami przewagę i to dosyć sporą. Ale... O właśnie. Nareszcie mamy coś, co będzie mogło podjąć równorzędną walkę. Tylko, że musimy to jeszcze dobrze uzbroić. Dlatego zamontuję lepsze rakiety oraz warto będzie wyprodukować kolejne działko. No, trochę to potrwa, ale co to jest jeden dzień? Tarcza na miejsce. Okej. Może się uda. Chcę przed nastaniem nocy odwiedzić to miejsce, a poza tym może uda się zestrzelić Scouta i odwrócić uwagę. Oni atakują, ale pięknie udało się zestrzelić, lądujemy. Pustynia. Tu może ktoś być. A później... Damy radę. Fal. No, nikogo nie spotkałeś. Aha. O. Orzeszek. Spróbuję go uśpić. Słabo. Jeszcze raz. Tak. Okno szkoły kamieniem to byś potrafił rzucić i trafić. A tutaj co? Może Body. Co byście się zmówili? Żeby tak kiepsko? No, nareszcie. Tak, pewnie się zastanawiacie, dlaczego staram się ufolutków łapać. Otóż zajrzałem do ustawień modów i zauważyłem, że miałem ustawioną opcję pojawiania się komanderów jako bardzo rzadko i może to jest przyczyną tego, że nie mogłem ich spotkać. Teraz przestawiłem opcję na bardzo często, żeby nawet nie powiedzieć, że zawsze i mam nadzieję, że to coś da. Tylko boję się, że może się okazać, że to na przykład działałoby, gdybym zaczął nową grę, ale to by było raczej dziwne. O! Larwa. Aha. Byłoby dobrze ją wykryć i zabić, bo inaczej w kolejnej turze mogłaby tutaj sporo namieszać. No i pięknie, awala. Dałeś radę. I tak trzymać. Oczywiście larw nie zamierzam łapać, gdyż nie sądzę, żeby komanderzy znajdowali się wśród nich. To raczej są jednostki pomocnicze. Hmm.
Głównie podejrzewam, że sektoidzi mogą być warci coś, ale oprócz tego będę starał się łapać również haserów i wiponów i snakemanów. Oczywiście rozpoznanie jest bardzo ważne. Oj, zdecydowanie ważne. Byłoby warto go uszkodzić albo nawet mocniej. No, oberwał dwa razy, więc już jest nadzieja. Teraz byłoby dobrze, żebyś zszedł z linii strzału pozostałych żołnierzy, ale i tak pewnie przesunięcia będą wskazane. Nie wiem, czy to drzewko przeszkodzi, ale dowiedzmy się. Nie, nie jest problemem. Oj. To jest właśnie najgorsze, że zauważyłem, że jak tak się animacja zatrzyma, to czasami właśnie to jest problemem z cyberdyskiem poważnym. I w takim wypadku czasem pomaga zastosowanie innej broni. I właśnie spróbujemy laserówką. No nie pomogło. A jeszcze jedna próba. No, będzie problem. Co my tu jeszcze mamy? Może zmienię na granat. Niestety nadal nie ma animacji. A zobaczymy po rzucie. Nic się nie zmieniło. Jeszcze jedna próba. Nic. No, będzie kiepsko. Dobrze, teraz może jeszcze ty spróbujesz. Jest, jest, animacja się pojawiła. Jest nadzieja, że coś z tego wyjdzie. Tylko traf, proszę. Jest, świetnie. O, trafiłeś kogoś. Świetne to było. Wiedziałem, kogo brać do armii. Tak, oczywiście nadal realizujemy misję ułapania obcych. Wśród ras, które nie zamierzam łapać, są chrysalidy, halucynoidy, celatoidy, silicoidy oraz ripery, no, czyli generalnie, o, cyberdyski też. Czyli raczej podejrzewam, że nie są to przywódcze rasy. Ale to i tak oznacza, że jeszcze sporo pozostanie przede mną. O, właśnie tego gościa bym chciał złapać. O! Dwóch obok siebie, to daje nam ogromne szanse. Ale może najpierw zobaczmy, czy ktoś tu jeszcze jest. Larwa, ale to nie zupełnie jest to, co ja chciałem znaleźć. Teraz pytanie, jak to najlepiej uśpić? No może pinia spróbuję. Oj, obróć się. Trafione zostało bardzo ładnie, tylko tyle, że nieskutecznie. Jeden z nich powinien być komanderem. Oj. I znowu nie bardzo. Dobrze, że wziąłem dużo granatów na misję. Jest. O, 4 obrażenia krytyczne. Uciekaj stąd. Ale jednego uśpiłaś.
Najpierw spróbujemy go uśpić, a potem udzielimy pomocy. No, blisko było. Na szczęście masz jeszcze dużo granatów. No nie, no blisko było. Jest, dobrze. To już trzeci. Uśpiony. Gorzej, jak się okaże, że tyle wydałem. Granatów. O! Dobrze, będzie łatwo tutaj wejść. Tylko jeszcze byłoby fajnie, żebyś się wycofał. A tutaj byłoby warto, żeby Sasza zestrzeliła larwę. No, przy podwyższonej celności jest to chyba realne. Albo i nie. Jest, dobrze. Orzeszek. Orzeszek w sumie będzie rozwijał ofensywę na prawej flance, a Bodix będzie go wspierał, ale tak bliżej centrum. No i w sumie i tak już nie masz punktów, więc... Tak. I to, co najważniejsze, gdyż moim żołnierzom należy się pomoc. I o, strasznie spore te obrażenia. Pewnie do szpitala pójdziesz. Na szczęście mamy jeszcze steampack. Okej. Okay. I jeszcze dobiegniesz tutaj. Mentosik. No, zamienimy was miejscami, gdyż Mentosik ma dużo więcej punktów i będzie mógł jeszcze oddać strzał w turze obcych. Okej. Dobrze. Nikt się nie pojawił, nie próbowali do nas strzelać. Teraz będzie warto przeprowadzić dalekie rozpoznanie. Nikogo. To może jeszcze... Tutaj... I... O, też jest wybity otwór, dobrze. Aha, to tu nikogo nie ma. To w sumie można będzie orzeszkę przesunąć maksymalnie tu i jeszcze dobiegnie tutaj. I czeka. Podobna sprawa z Bodim. O, to jest dosyć konkretne miejsce. I będziesz tu pilnował. Oczywiście generalnie nie będę się za bardzo spieszył z padnięciem do środka, gdyż po prostu zależy mi na tym, żeby kogoś tutaj uśpić. Dlatego warto będzie, żeby się moi żołnierze zebrali, przygotowali granaty usypiające i po prostu czekali na dobrą okazję. O! Kolejny problem.
Animacja nadal działa. Jest dobrze, jest nadzieja, jest. I jest, pięknie. Świetnie. Świetnie sobie, Mentosiku, poradziłeś. Teraz tak, a Avalach tutaj dobiegnie. I byłoby fajnie go uśpić. Poruszył się. Wiesz co? Tutaj gdzieś muszę cię ukryć, bo podejrzewam, że w tej turze nie uda się już nic robić. Chyba że Atena zdoła. No tak, nie ma granatu. Dopiero trzeba przygotować. No nie wyszło. Ale mamy jeszcze pinię, która ma jeden ostatni granat. I to chyba będzie jedyna próba już. Nie mam tu chyba nikogo więcej. No, zwiększamy naszą celność, jeśli chodzi o rzut. 29, nie, 28 nawet punktu wystarczy. Oj, a jednak. A przecież wydawało się, że nic z tego nie wyszło, no ale na szczęście jednak udało się. Tak, to może najpierw skoczek. Zajrzy tutaj. Nikogo. Czyli, że na razie nie przemieszczają się. To może teraz tutaj. O tak, w miarę wyszło to. Larwa. Tak, tylko że larwa to akurat nie jest to, na czym mi najbardziej zależało. Wycofasz się. Okej. Okay. Tak, ty nie będziesz potrzebował tylu granatów. Aha, za mało punktów. I w sumie błąd zrobiłem, bo należało zostawić troszkę punktów na zrobienie jednego kroku. No i w ogóle wstanie. No tak, ale to wtedy w ogóle to by nie miało sensu, bo bym nie mógł żadnego granatu rzucić, więc i tak trzeba się liczyć z tym, że przekazanie nastąpi w następnej turze. Natomiast teraz byłoby dobrze zabić larwę. O, jest linia strzał. Tylko żeby jeszcze trafić. No niestety. I tu będziesz czekał. Może ktoś wyjdzie. Z tyłu jest spory wyłom. Tu już granatów usypiających niestety nie ma. Dlatego może odeślę cię na tyły. Żebyś mi nie myliła. Gdyż i tak zamierzam głównie łapać żywcem. I potrzebują żołnierzy, którzy mają granaty. Tacy jak Avalach. To poczekasz i podniesiesz granaty Faela. Mentosik. Czy to się może udać? A jednak. Świetnie. 20 punktów zostało, więc poczekasz. I oddajemy turę. Tak, no to mamy
kolejnego chętnego na długi sen. Tylko tyle, że... Najpierw niech Awala podniesie granaty. Bo później zapomnę albo coś. Tak. I będziesz naszym czołowym grenadierem usypiającym. Dwadzieścia 9 punktów. No niestety nie trafiłeś, ale jeszcze nie jest tragicznie. Jeszcze jest Mentosik, który niestety, ale nas bardzo zawiódł, ale jeszcze jedna próba. Tylko, że może zbliży się... Tu jest jeszcze Plastuś. Fajnie było Plastusia uśpić tutaj. No niestety, ale nie zupełnie mogę liczyć na Mentosika, ale może Body. Chociaż jednego z nich, żeby się udało uśpić. Przy czym wolałbym Sektusia, ale ostatnia szansa Body. I jak to spieprzysz, to wracasz do statku. No widzisz, postraszyłem, od razu podziałało. Tak, ale tu jeszcze Sasza. Nie może rzucić. Może gdybyś troszkę tu bliżej podeszła i teraz stoi twardziel. No, trzy granaty, tylko że na jeden rzut punktów. Jest, jest, jest. Pinia tutaj rozpozna, ale tu raczej już chyba nikogo nie będzie, także spokojnie możesz tu dobiec i czekasz. Tak, a ty tutaj ubezpieczasz nas. Ty masz jeszcze sporo punktów, to możesz zająć jakąś lepszą pozycję blokującą tylne wyjście i czekasz. No i Gumiś jeszcze może tutaj sobie poskakać i rozpoznać. Nie ma nikogo. A tutaj? Aha, no to już w zasadzie, to już raczej tu nikogo nie będzie, no chyba, że na pokładzie statku. Tak, Pinia do szpitala. Czyli dwóch sektoidów złapanych i czterech niekomanderów złapanych żywych. Czyli tak, ja bym tak z tego wnioskował, że to chyba jednak nie sektoidów ma łapać, skoro oni są nie traktowani jako potencjalni komanderzy. No nie wiem. W każdym razie moi żołnierze się bardzo postarali. Piękne wyniki. Tak, tu jeszcze byłoby warto zestrzelić Skouta. I dobrze by było, żeby transportowiec zdołał uciec. Jest. No wiadomo, nie mam za dużo ekwipunku. A jeszcze może tego by się dało zestrzelić. On w ogóle ma inne kolory. Może być dosyć ciekawy. O właśnie, może on mieć komanderów na pokładzie. Warto będzie zapamiętać. Tylko, że problemem jest to, że jest noc. Aha, tutaj upadł. No nic, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Spotykamy się w kolejnym. Trzymajcie się.